Rozwiąż równanie x do czwartej minus 64x kwadrat równa się 0. Zaczniemy od wyciągnięcia wspólnego czynnika przed nawias. Wspólnym wyrażeniem dla x do czwartej i x kwadrat jest x kwadrat. Tu wpiszemy liczbę, która pomnożona przez x do potęgi drugiej da nam x do potęgi czwartej. Oczywiście jest to x do potęgi drugiej. Sprawdzamy. X do drugiej razy x do drugiej. Podstawę przepisujemy, a wykładniki dodajemy, czyli mamy 2 plus 2, daje z powrotem 4. Tu należy wpisać liczbę, która pomnożona przez x kwadrat da nam z powrotem minus 64x kwadrat. Jest to minus 64. Sprawdzamy. Minus 64 razy x do kwadratu daje z powrotem minus 64x do kwadratu. I to się równa 0. W nawiasie powstał nam wzór skróconego mnożenia. Wykorzystamy wzór i rozbijemy nawias na dwa nawiasy. Nasze wyrażenie a kwadrat to jest x do kwadratu, a wyrażenie b kwadrat to jest 64. Więc wyrażenie x kwadrat sprzed nawiasu przepiszemy. Natomiast tu dostaniemy dwa nawiasy. W pierwszym nawiasie ma być a minus b. Skoro a do kwadratu to jest x kwadrat, no to samo a to jest x. Wiemy też, że b do kwadratu to jest 64, więc zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam 64. No i dostajemy 8. W drugim nawiasie mamy to samo, tylko ze znakiem plus, czyli mamy x plus 8. I to ma wynosić 0. Zastanawiamy się teraz, kiedy iloczyn trzech liczb da nam 0. Oczywiście wtedy, kiedy przynajmniej jedna z tych liczb będzie 0, czyli pierwsze wyrażenie przyrównamy do 0, drugie wyrażenie przyrównamy do 0 i trzecią liczbę przyrównamy do 0. Rozwiążmy równanie. Jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam 0? Oczywiście jest to 0. Tu rozwiązujemy równanie, przeniesiemy minus 8 na drugą stronę równania, czyli znajdzie się tam ze znakiem przeciwnym, czyli x równa się 8. I tu 8 przeniesiemy na drugą stronę równania, znajdzie się ze znakiem przeciwnym, czyli będziemy mieli minus 8. I to są nasze trzy rozwiązania równania.